Zamykamy oczywiście mikrofale. Hej wszystkim, z tej strony Scream, witajcie w nowym odcinku z Teardown. I dzisiaj, słuchajcie, mamy Grzesia, jesteśmy znowu na budynku. 100 razy chyba Grzesiu z niego już spadał i testowaliśmy, czy Grzesiu może wreszcie spaść i przeżyć. I to jest, słuchajcie, ten dzień, gdzie rzeczywiście mu się coś uda, gdzie rzeczywiście Grzesiu to przeżyje wszystko. Otóż mamy takie dwie różne dziwne rzeczy, znaczy... To jest po prostu spadochron. Mamy tutaj drugi spadochron i mamy tutaj trzeci spadochron. I właśnie teraz sobie wszystkie je przetestujemy. Bierzemy Grzesia, przyczepiamy deską Grzesia. Grzesiu, trzymaj się, będzie dobrze. Będzie wszystko w porządeczku. To trzeba uzbroić. I zobaczcie, rzuć, żeby wystrzelił ten spadochron. Zobaczcie, Grzesiu już jest wychillowany całkowicie. Uwaga, rzucamy. Proszę bardzo, Grzesiu leci, czemu to się nie odpa... Co? Co? Gdzie my jesteśmy? Czemu tu jest noga Grzesia? Poczekajcie, bo... Grzesiu? To nie był spadochron, to nie był spadochron, Grzesiu! Mogłem w sumie to przetestować na kukle jakieś, ale no trudno się mówi. Bez poświęceń do niczego nie dojdziemy. Zobaczmy, jak to działa. Może teraz ten spadochron... Co ty zrobiłeś? Co ty zrobiłeś? On nie żyje. Grzesiu, jeszcze jest napisane uszkodzenie mózgu, przecież ty nie masz mózgu. Jak mogłeś to sobie zrobić w ogóle? Widzę, że oni się boją być testerami moimi, ale no trudno, bierzemy więc następnego Grzesia. Mamy jeszcze czterech, więc na spokojnie nam powinno wystarczyć. Proszę bardzo, to się chyba otwiera od razu, więc uwaga, przyczepiamy deskę i jeszcze kabel, żeby Grzesiu był bezpieczniejszy. Rzucamy to oczywiście, odpalamy! Ej, to bez skitu działa! Zobaczcie, mamy spadochron, który chyba przeleci... Okej, Grzesiu utknął. Co? Co? Czemu zniknął ten spadochron? On zginął! Przepraszam! Ja nie robię tych rzeczy specjalnie, ja naprawdę chcę, żeby Grzesiu przeżył. Zobacz, co to ma być w ogóle? Czemu on ma takiego pecha? No także... Spadochron mu nie pomógł. Mamy jeszcze trzech Grzesi. Powoli się obawiam, że to nie starczy. Dobrze, czyli spadochron... Nie no nie. Nie no nie. Nie no po prostu! Co? Powoli się obawiam, że w ogóle nie starczy tych Grzesi, bo to jest jakiś koszmar. Aha! Widzowie, Grzesiu po Sylwestrze jest jakiś lekko wstawiony. Ja już wcześniej go targałem. Nic mu się nie działo, a on teraz powoli ginie od każdego ruchu. To jest niemożliwe. Stój i się nie ruszaj. Stój i się nie ruszaj, proszę cię. Nie wiem, co tu się dzieje, naprawdę. Dobrze, będzie dobrze. Ty będziesz Grzesiem. Jezu, jeszcze trzeba to wywalić, bo będzie nam tutaj piszczeć. Także mamy spadochron. Weźmy ten spadochron. Co ty robisz? Nie spadaj. Nie psuj mi planów. Okej, i teraz kablem Grzesia przyczepiamy do spadochronu. Proszę bardzo, otwieramy spadochron dopiero tutaj, rzucamy nim i zobaczcie, troszkę przesuńmy ten spadochron i on powolutku spada na ziemię. To działa, to rzeczywiście działa. Teraz Grzesiu będzie w końcu żyć. Co prawda leci bardzo powoli, ale ten spadochron wcześniej zniknął po prostu, bo myślał, że już jesteśmy na ziemi. Proszę bardzo, Grzesiu zbliża się już do samego końca, do samej ziemi. Wylądował spadochron, chyba zaraz powinien zniknąć i proszę bardzo, mamy całego
żywego Grzesia. Teraz odłączyć resztę tego spadochronu. Jestem z niego bardzo dumny, ale musi przejść jeszcze jeden test. Otóż tu jest taki zaawansowany spadochron. Zaawansowany spadochron, który ma jakieś przyciski do góry i do dołu. Mam nadzieję, że on... Nie wiem, czy on lata, czy o co tu chodzi. Ale niech będzie. Przyczepiamy Grzesia. Tu jest jakiś monitor w ogóle, który literki zmienia. Nie wiem, o co tu chodzi. Mam nadzieję, że zadziała. Trzymaj się, Grzesiu. Trzy, zobaczcie, walczył o życie swoje. Tylko ten spadochron średnio działał. No i wszyscy nie żyją. Ale pytanie, czy to działa też na inne rzeczy, czyli na przykład helikopter. Helikopter, który często lubi po prostu się rozwalać o ziemię bez powodu. Możemy nim się wznieść delikatnie, położyć tutaj spadochron i go oczywiście przyczepić kablami z wszystkich możliwych stron. I teraz załóżmy, że coś się dzieje w helikopterze, czyli na przykład nie możemy sterować. Helikopter ma na przykład dziurę i traci paliwo. Zobaczcie, że spadamy prosto na budynek. Otwieramy spadochron. Zobaczmy, czy spadochron nam pomoże w tym. Trzyma nas ten spadochron. Okej, jednak nie trzyma. Ale i tak nam mega pomógł, bo tak naprawdę... Oj, tam Grzesiu był w środku, zapomniałem o nim. Zobaczcie, żyje! Jakim cudem ty żyjesz? Jest cały i zdrowy! Bo ten helikopter by przywalił w budynek, gdyby nie ten spadochron, więc dało to bardzo dużo. Ale co jakby tak helikopter rzeczywiście się cały palił, spadał i wtedy odpalić ten spadochron? Zobaczmy, czy on utrzyma calusieńki helikopter. Zobaczcie, że trzyma! I sobie o dziwo z nim poradził. Co prawda spadał dość szybko ten helikopter, ale mimo wszystko go dość mocno uratował. Ale czy my możemy skorzystać z tego spadochronu? Czyli odpalamy spadochron, zrzucamy go na dół i wskakujemy na to białe coś i teraz rzeczywiście możemy na spokojnie zlecieć w dół. I o dziwo ten spadochron nie spada. Co jakbyśmy go tak przecięli na pół, to on nadal powoli spada. A jeżeli przetniemy go jeszcze na pół, to nadal się trzyma. Okej, a jeszcze na pół. O, dobra. Dopiero po 10 przecięciu spadochron postanowił spadać. Przechodząc dalej, mamy mikrofalę, tylko otworzyć jej normalnie się nie da. Musimy fizikanem jakoś ją otworzyć. To jest lustro dosłownie. Tylko siebie nie widzimy. Oczywiście pierwszą osobą, która tutaj przetestuje to wszystko, będzie Grzesiu. Zobaczcie, jakiego odbicia widać wszędzie. Zamykamy oczywiście mikrofalę. Zamykamy mikrofalę. Czy da się ją jakoś, nie wiem, włączyć? Czy coś? Nie wiem. Będą wybuchy w środku? W środku powinna być taka lawa wszędzie. Taka lawa, która pożera wszystko. I po otwarciu naszej mikrofali powinniśmy zobaczyć właśnie coś takiego. A to nie działa. Ale zobaczcie, co mamy. Mamy prawdziwe renifery. I Screamy razem z naszym przyjacielem Grzesiem będziemy Mikołajami. Grzesiu jest moim elfem. Oczywiście jedziemy, to się rusza całe. Okej, a jak się lata, czy coś? I musimy oczywiście do tamtej dziury na górze dostarczyć prezenty. Tylko tamte sanie były dość zepsute. Bierzemy Grzesia tutaj teraz. Te są ponoć dużo lepsze, ale nadal nie latają. Czy mamy jakieś normalne sanie? Wszystkie są bez sensu. Sanie, które będą potrafiły latać. No. Tak Mikołaj dostarcza prezenty. Nie no, cudownie po prostu. Trzeba wyrywać ściany, żeby wydostać nasze sanie. A cały budynek się zawala. I one też są beznadziejne. Ale załóżmy, że się udało. Razem z Grzesiem, czyli z naszym elfem, będziemy dostarczać prezent. I razem z naszymi lekko upośledzonymi reniferami. Otóż ktoś zawsze chciał mieć samolocik, tak? Więc Mikołaj przywiózł mu samolocik. Proszę bardzo, mamy jeden z prezentów. Ktoś chciał też petardy, więc możemy dać również
petardy. No nie mogłem się powstrzymać. Zobaczcie, cały budynek się zapalił. Także Mikołaj do usług. Mamy też jakąś nowoczesną deskę do jazdy na... A, tylko ja na niej nie stoję, to jest ten minus. Dosłownie jesteśmy rakietą teraz. Ale to dysko fajnie reaguje na fizykę. Zobaczcie, jak to pięknie, ładnie wygląda. Można lecieć, a można skakać, nie można lecieć wysoko. To jest taka deska z przyszłości wręcz. Ale to ładnie wygląda teraz ta gra, jakoś magicznie. Zobaczcie, jakieś shadery w tym... Nie no, gryzą się po prostu. Czuję się jak w Minecrafcie na najwyższych shaderach jakichś. Szczególnie patrząc na tych villagerów, którzy robią sobie co chwilę jakąś wielką krzywdę. Ale wpadłem na cudowny pomysł. Co jakbyśmy wzięli dwa spadochrony, na przykład dwa spadochrony. I pomysł polega na tym, że jest samolot skierowany na wioskę. Znaczy, to nie jest świetny pomysł dla tych villagerów przynajmniej, chociaż oni cały czas niszczą swoją wioskę. Ale to już nieważne. Zobaczmy, czy te spadochrony będą w stanie zatrzymać choć trochę samolot. Zobaczcie, że się urwały te spadochrony. No i samolot przywalił. Delikatnie go wyciągnijmy. Delikatnie rzućmy tym samolotem. Okej, mamy dwa spadochrony, tylko rusza się ten samolot, nie wiem czemu. Trzeba je jak najmocniej przyczepić, można już wręcz je odpalić gdzieniegdzie. Proszę bardzo, przyczepić teraz tutaj i uwaga, odpalić samolot, zobaczmy czy... Okej, jednak nie da się zatrzymać tego samolotu. Nawet najmniejszy samolot nie może zostać zatrzymany. Ale czekajcie, mogę przecież być Grzesia deską. To jest najinteligentniejszy pomysł Screamiego. Być Grzesia deską. To jest przecudowny pomysł. Przyczepiamy Grzesia do deski i uwaga, możemy... Ej, to działa! To działa! Grzesiu nas ujeżdża. Spróbujmy zlecieć Nie. Grzesiu, czy wszystko w porządku? O, przepraszam. Ale nadal się trzyma, zobaczcie. I także tym... Ojejku. Także tym pięknym zakończeniem kończymy ten odcinek. Jeżeli się podobało, zostawcie subika i lajka. Ja wam dziękuję za oglądanie. I pa.